O, witam serdecznie, już w ostatniej części ze wzmacniacza. Słuchajcie, będziemy go sobie teraz testować. Spróbujemy go odpalić i zrobić mu pomiar. A więc tak, na dobry początek, tutaj sobie generator tako zapiąłem i teraz tak, przy przełączeniu tutaj na mono, tutaj z tyłu jest przełączniczek, tutaj końcówki. To nie jest mostek. To, że tutaj jest przełącznik mono, to jeszcze nie znaczy, że ona będzie pracować w mostku, ponieważ według noty katalogowej i z tego wszystkiego, co tutaj się dopatrzyłem, zaraz wam pokażę czego. Weźmiemy sobie kamerkę tu. Się dopatrzyłem, że żeby to zapracowało w mostku, to musi być podany sygnał, słuchajcie tu, musi być podany sygnał z odwróconą fazą, tutaj na samym wejściu, na te wejście. A tu na samym początku noty katalogowej sposoby podłączenia są tej końcówki. Zaraz przewiniemy sobie, gdzieś tutaj były, tylko jeszcze gdzie to dokładnie nie wiem. O, właśnie. Wejścia mamy na XLR-ach. Czy chciał, czy nie chciał, to są na XLR-ach. To są wyjścia. Szóstka i szósteczki, czyli szósteczka, to są outy. Nie, bez balansu, wejście bez balansera. Bo tutaj są trzy rodzaje końcówek mocy. I teraz tak, to że oni tu napisali, że to jest wejście niezbalansowane, to teraz ja wam pokażę schemat. 600LX, 600LX model, to jest 400, to jest schemat od tu jest 600LX, tak, model 600A, czyli słuchajcie, model 600A różnił się transformatorem, ponieważ tak, 600A szło na europejski rynek i zasilanie było 220 230 V, a 600LX, ta końcóweczka, o ta, dokładnie ta końcówka, szła na Stany Zjednoczone i zasilanie było 110 V, tylko że tutaj już właśnie widać, że już ktoś to poprzerabiał, prawdopodobnie jest całkowicie inne trafo wstawione. I teraz tak. Tak, to jest ta nasza końcówka. LX, LX. Tutaj co było uszkodzone? Uszkodzone było po kolei. Triak 1, ten rezystor 1 kOhm. Tutaj triak od zabezpieczenia, drugi triak. To było wszystko uszkodzone. Oprócz tego tutaj były uszkodzone w tym miejscu, zaraz może powiększymy troszeczkę, to jest akurat układ protektu, oto, czyli wyświetla nam, kiedy jest protect, i tutaj jest układ włączenia. On troszeczkę dziwnie, te diutki się zapalają dopiero jak sygnał dociera do końcówki sygnału. Jak nie przesterujemy końcówki mocy, to pomiar wyjścia, a to pomiar wejścia. I nic poza tym nie ma tu żadnych innych diutek. Jest jedna diutka tu na zasilaczu, a dokładnie jest tu. To jest diutka, która nam oto w tym miejscu się zaświeci wtedy, kiedy przetwornica się odpali już całkowicie, znaczy zasilacz. Te dwa triaki, ten rezystor i tutaj były dwa tranzystory ubite, te dwa, ponieważ tutaj poszło napięcie na bazy i ten kanał były całkowicie uwalone, dwa tranzystorki. Oprócz tego tu jeszcze wymieniłem kondensatorki, dwa elektrolity, bo są dwa elektrolity. Wymieniłem tutaj jedną diodę, bo też była przebita, właśnie tranzystor dioda, tranzystor. I ta dioda była o dziwo sprawna, ale też została wymieniona. I to praktycznie wszystko, co było w niej ubite. No. Dobra, słuchajcie, nie ma co. Podłączamy tutaj oscyloskop, generator. I będziemy próbować coś tutaj zmierzyć. Tylko ja muszę jeszcze podłączyć sobie generatorek, tak na krótko. Muszę sobie zerknąć tylko.
świeczkę. Momencik. Momencik, bo coś mi tutaj nie pasuje. Przewodzik. Muszę tu skręcić. Dobra. Dobra, okej. Okay. Kanał pierwszy, przełączamy go w Alamostek. A właśnie, jeszcze wam jedna rzecz nie powiedziałem. A nie powiedziałem, tutaj te sposoby podłączenia do tego, żeby ona pracowała właśnie w mostku, a to już mówiłem. Jeśli tu przełączymy na mono, no to ona jest tylko tyle, że jest mono. Czyli wykorzystujemy jedno wejście XLR. Tu jest sonda od generatora. I pracuje w mono, czyli dwie końcówki na raz. Tu mamy sztuczne obciążenie. Zaraz sobie przestawimy kamerkę. Momencik. Tak, żeby było coś tutaj widać. To jest sztuczny obciążnik, przełączony jest teraz na 8 ohm, dwa kanały są podpięte od razu. Generator ustawiony na 900 Hz, czyli na 1 kHz, o proszę bardzo. No dobra, odpalmy, zobaczmy co tu się będzie działo. Wyciszona ona jest od razu, mówię. Puściliśmy ją na mono, puszczamy sygnał, słuchajcie. Puszczamy sygnał z generatora. Przełączmy tylko kamerki. Ok, 1 kHz. No i teraz podciągnijmy sobie to napięcie. Musimy zmienić teraz tak. Ustawiamy sobie na działkę 10 V na działkę i jedziemy z sygnałem. Czyżby mi się generator skończył? Tak jest, generator mi się skończył. Sygnał dostała. Strasznie dużo sygnału potrzebuje. Nie wiem jeszcze co tu się dzieje, o co tu chodzi. Czyżby przedwzmacniacz był uderzony, że tak powiem, jeszcze? Tak mi się wydaje, słuchajcie, że jeszcze coś jest z przedwzmacniaczem. Także dobra. To jest niemożliwością, to co tutaj teraz on pokazuje, bo nie idzie wysterować tej końcówki. Gdzieś jest jeszcze zwarcie. Tu wszystko działa. Regulacja już działa, bo też nie działała. Potencjometr był uszkodzony. Jeden kanał, drugi kanał. Wszystko chodzi, a nie ma sygnału. Dobra, przełączmy ją sobie w dual. Jeden kanał. Uziemiony, nieuziemiony, uziemiony. No niemożliwe. Nie mogę nic dać więcej, słuchajcie. Zasilacz pracuje, wszystko już jest ok. Napięcia jest. Plus, minus 149 V. Plus, plus 0 minus, czyli symetryczne po 74,5 V. Zasilacz pracuje, wszystko pracuje. Czyżby tu jeszcze coś z preampem jest? Słuchajcie, jeszcze zrobimy w ten sposób. Wyciszymy generator i przyłożymy bezpośrednio do końcówki, słuchajcie, pomijając preamp. Pomijając preamp. Dobra, przełączmy sobie tutaj. Tu mamy preamp. Tu mamy minus.
Czekajcie, moment. Mamy minus, tu mamy plus. Pomijamy preamp. Jest gorzej, czyli preamp pracuje. O, właśnie, mamy preamp pominięty i teraz możemy jechać z napięciem. Słuchajcie, 20 V w RMS-ie bez preampu. Czyli jednym słowem, jeszcze jest preamp do zrobienia. Jednym słowem, słuchajcie, uderzyło napięcie. Soft start poleciał i było pyk. Bardzo duże, że tak powiem, kopnięcie w głośniki, nie? Uderzyło, praktycznie preamp uderzyło, zasilacz wywaliło, no bo zasilacz, od czegoś musiał paść zasilacz. Tylko od czego, to nie wiem. No i dobra, weźmy, zróbmy tutaj mocniej. No i dobra, spróbujmy teraz ją wysterować. 20 na działkę. 20 V na działkę. Spróbujemy jeszcze bez tego preampu wysterować bezpośrednio. Zobaczcie, w RMS-ie 17 V już mamy. Jedziemy dalej, co? Kurde. Poczuła obciążenie końcóweczka, bo... Czekajcie moment, muszę sobie tutaj się podłączyć tak, żeby tu nic się nie zrobić zwarcia, bo to... Wszystko wiecie, 149 V, 150 V idzie między tranzystory. 31 V w RMS-ie. Czuję trafo obciążenie, 42 V w RMS-ie, zaczyna łamać. 47 V w RMS-ie. Ale kurczę, jest aż przy 1 kHz. 47, aż trafo spowalnia. 47 V w RMS-ie. Dobra. To jest na stereo, czyli dwa kanały poszły identycznie. Teraz przełączmy sobie w mono i zobaczmy, co się dzieje. Przy 8 ohmach to mierzymy. Przy 8 ohmach. Wyciszamy. I dwa kanały równomiernie. Jedziemy z koksem. Dwa kanały. 200 W. Bo już mi... Obciążnik zaczyna łamać. 43 V. Słuchajcie, 43 V w RMS-ie. No to teraz szybki przelicznik. Co potrafi ta końcóweczka? Szybki przelicznik, czyli ta kalkulator. Gdzieś tu miałem kalkulator. W stereo. Dwa kanały. O, delikatnie letni. Delikatnie letni. 43 V, 43 razy 43 podzielić przez 8, 231 W przy 8 ohmach. No to teraz przetestujmy sobie na 4. Przełączamy obciążnik na 4 ohmy. Podłączmy sobie generator. Jeszcze preamp do naprawy, panowie. I jedziemy z pomiarem. Generator 1 kHz. O, 38,8. 39 i zaczyna łamać. 38,8. Dobrze mówię? 38,3. 38,3. Dokładnie. Przy 4 ohmach. I na 2 kanałach równomiernie. O, obciążnik gorący. Do takich testów to tylko tak chwilami mogę sobie pozwolić na takie moce na tych rezystorach. Czyli dobra, 43,8, tak? 43,3 tam było, razy 43,3 podzielić przez 4, 468 W na 4 ohmach razy 2,
bo dwa kanały. Były równomiernie dwa kanały obciążone na 4 ohmach. 468 watów, czyli 2 razy 500 przy 4 ohmach. Słuchajcie, i nie ma, że boli. Teraz sobie porównajcie tą końcóweczkę, która tak wygląda. Czekajcie, przeszkadza ta kamera. Która wygląda w ten sposób. 12 sztuk tranzystorów. I teraz sobie porównajcie do firmy Krzak, że tak powiem, SPL na przykład, która miała 4 tranzystorki i było napisane 500 W. Możecie sobie naprawdę porównać, jak końcówka wygląda w klasie AB. Tamta też była w klasie AB. O czym tu dyskutować? Ja pozdrawiam. Pomiar zrobiony. Teraz możemy się zabrać za preampy. Zabiorę się zaraz za te preampy, tylko odepnę ją od prądu, rozładuję zasilanie żarówką. O, się zaświeciła trochę delikatnie. No dobra, zasilanie rozładowane. Możemy się zabierać do wymiany scalaczka od preampu, który też dostał udaru, że tak powiem, przy tym soft start. Tutaj siedzi triak, soft start, zasilacz zrobiony, końcówki mocy sprawne, już wskaźniki pokazują, klipa, preamp, jeszcze preamp dostał, no. Pozdrawiam. W kolejnych odcinkach same wzmacniacze ostatnio, także będzie co oglądać.